No dzień dobry, kochane robaczki. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot i przychodzę do Was z dodatkowym przesłaniem na miesiąc listopad z kart mądrości wyroczni. Moi drodzy, to będą karty, które wprowadzę do czytań na pewno miesięcznych, jeśli będę robiła te miesięczne czytania. Chodzi o te bonusowe, które były ostatnio. Na razie wygląda to całkiem imponująco, więc jest duża szansa, że zagoszczą na stałe. Jeszcze nad tym się zastanawiam. Natomiast właśnie do tego czytania, też na miesiąc listopad, przechodzę do Was z kartami mądrości wyroczni. To są dodatkowe przesłania dla każdego znaku zodiaku, moi drodzy. Pamiętajcie, jak zawsze, ja Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i za komentarze. I dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zapraszam osoby, które nie subskrybują kanału, do zalogowania się w YouTube, do włączenia subskrypcji i do włączenia dzwoneczka. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Nic nie umknie Waszej uwadze. Nie ma szans. Wtedy, kiedy będziecie mieć włączone, jak będziecie zalogowani, to wtedy będziecie widzieć te nowe powiadomienia o tych nowych filmach. A tak więc zaczynamy, nie przedłużając, kochani, bo no, dla mnie jest to duże wsparcie, tak? W ten sposób możecie wesprzeć to, co robię, kiedy lajkujecie, kiedy dajecie łapki w górę, kiedy też piszecie komentarze. Mnie jest zwyczajnie miło móc to przeczytać, czasem też odpowiedzieć, a w zasadzie to chyba zawsze odpowiedzieć. No to zaczynamy od skorpionów. No tak już to ten miesiąc urodzinowy skorpionów. Dajmy skorpionom tą przyjemność i zacznijmy od skorpionków. Jaka karta mądrości wyroczni na miesiąc listopad 2023 roku dla skorpionów? Za dużo kart się odwróciło. Mamy jedną, która się dwie odwróciły. Wiecie, no zobaczymy. Najpierw przeczytamy wsparcie i lojalne serce. No, odwróciły się wsparcie. Wsparcie i lojalne serduszko. Dobrze. Otworzymy sobie na chwilę talię na bok. Mamy wsparcie, mamy lojalne serce. Chyba dla Was to w ten sposób. O ile dobrze widzę. Znaczy, o ile widzę ten obiektyw, który się przestawił. Moi drodzy, wsparcie. Numer 37 może być dla Was... 34. Numer 34 może być dla skorpionów ważny. I 35, ewentualnie suma tych liczb, ale też z karty 34, z karty wsparcie, może być też ważny numer 98. No. Wsparcie, kochani, to oczywiście, wy wiecie, otrzymywanie pomocy, przekazanie władzy może też być, ale też i współzależność. O co chodzi z tym wsparciem? Przesłanie wyroczni. Dotarłeś do punktu. Dotarłeś do punktu, w którym samotne działanie nie jest już dla Ciebie optymalne. No, coś nowego. Życie przedstawia Ci doskonałych ludzi, z którymi możesz nawiązać więź, którzy mogą dać Ci przewagę podczas następnej fazy podróży. Pomoc przychodzi do Ciebie we wszystkich dziedzinach Twojego życia, w których potrzebujesz wsparcia. Sztuka polega na tym, aby tak dobrowolnie udzieloną pomoc przyjąć. Kiedy zaakceptujesz współzależność, pozwalając połączyć pracę zespołową i niezależność, pojawiają się cuda. Teraz jest taki czas. Tak, czas cudów najwyraźniej dla skorpiona to chyba trudne. Nie być, inaczej, to chyba trudne być współzależnym od kogoś. No cóż, będzie trzeba to zaakceptować, drogie skorpiony. Przesłanie dla relacji i związków. Zdrowe relacje rozwijają się dzięki współzależności. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że potrzebujesz innych tak samo, jak oni potrzebują ciebie. Musisz pozwolić ludziom, aby cię wspierali, tak jak ty ich wspierasz. To czas, by być bezbronnym, mówić o swoich potrzebach i prosić o ich spełnienie. Uwierz w to. Spotkasz się z życzliwością
i miłością. Nie oczekuj jednak, że inni będą czytać w Twoich myślach. Proś, a będzie Ci dane. Teraz jest idealny czas, aby zasięgnąć porady mentora lub doradcy biznesowego, który jest tam, dokąd zmierzasz. On Ci pomoże dotrzeć do celu. Jeśli to zrobisz, otrzymasz bardzo dobrą radę, która poprowadzi Cię do dobrobytu. Może też starasz się coraz bardziej i więcej, ale sam po prostu nie dasz rady. Czas sprowadzić tych, którzy mogą Ci pomóc. Uwierz, że wsparcie jest możliwe i rzeczywiście się pojawi. Przekaż władzę innym, abyś mógł podjąć kroki w kierunku swojego wielkiego marzenia. Idealni ludzie przybędą w idealnym czasie, pod warunkiem, że okażesz choćby odrobinę wiary. Kochani, i przesłanie ochronne dla skorpionów. Czy zawsze nalegasz, by zrobić wszystko samemu? Czy nie wierzysz, że pomoc nadejdzie, uważając, że ciężar świata skazany jest na pozostanie na Twoich barkach? Twoje przekonanie o samodzielnym działaniu musisz odrzucić, ponieważ w ogóle Ci nie służą. Niech inni Ci pomogą. Tak, przyznanie, że potrzebujesz pomocnej dłoni, sprawi, że poczujesz się bezbronny. Ale bycie bezbronnym jest dobre, ponieważ tę lekcję musisz odrobić. Musisz pozwolić sobie pomóc. Nie możesz sam robić wszystkiego. Gdy zmienisz swoje oczekiwania, zdziwisz się, jak szybko nadejdzie pomoc. Wiecie co? To przesłanie o wsparciu jest istotne nie tylko dla skorpionów, ale przede wszystkim dla numerologicznych jedynek, bo to one są pełne indywidualizmu i numerologiczne jedynki wierzą też w to, że, znaczy wierzą, bo to tak trochę jest z nimi niestety, że to ich zasoby umysłu to główne tajemnice sukcesu. No, coś w tym jest. Że to tylko ich, a nie czyje inne. I numer 35 z karty Lojalne Serce to wierność, lojalność, oddanie. Przesłanie wyroczni. W Twoim życiu pojawią się. W Twoim życiu pojawią się dowody lojalności. Udowodnią Ci inni, że są Ci wierni, a Ty z kolei całkowicie im się oddasz. W Twoim sercu jest trwała pewność. Wiedz, że duch jest zawsze lojalny wobec Ciebie. Bez względu na zewnętrzne okoliczności w Twoim życiu, ufaj i miej wiarę. Ponieważ jesteś wiecznie kochany, boskość Cię chroni i Tobą kieruje. Twoje relacje, przyjaźnie i romantyczne związki mają teraz wiele wspólnych cech. Ukazuje się przed Tobą szczere oddanie, wierność i lojalne serce. Czy w zamian jesteś tak samo lojalny? Teraz jest czas na szczere zobowiązania i ufność w boską ochronę. Twoja długa lojalność wobec celów zostaje wynagrodzona takimi warunkami, w których Twoje aspiracje do sukcesu zaczynają się urzeczywistniać. Sukces w końcu nabiera kształtów. Jeśli jesteś wierny swoim marzeniom, wierny swoim planom, pozostając elastycznym i oddanym służbie innym, osiągniesz prawdziwą pomyślność. To jest czas radosnego świętowania ducha Twojego partnera. Przesłanie ochronne, karty Lojalne Serce dla skorpionów. Czy jesteś uparty lub zbyt wytrwały w stosunku do jakiejś idei? A może przywiązałeś się do czegoś tak bardzo, że po prostu nie wiesz, jak odpuścić? Czy to możliwe, że stało się to tak bardzo częścią Ciebie, że bez tego nie wiedziałbyś, kim jesteś? Teraz nadszedł czas, aby spojrzeć na przestarzałe wierzenia, stare idee i niewłaściwie ulakowaną lojalność. Zdrada jest tylko sygnałem, że przyszła pora, aby odciąć się od wszystkich, którzy nie zasługują na Twoje zaufanie i nie mają miejsca w Twoim życiu. Bądź odnowiony, myśl na nowo i otwórz swoje serce na nowe rzeczy. Odrzuć wszelkie stare więzy. Duch ma dla Ciebie niesamowite plany. Zrób trochę miejsca. No, przyjdzie mi tu podziękować skorpionom za ten przekaz dla Was. Jakże istotny. Dobra, skorpionki. Dziękuję skorpionkom. A teraz zapraszam wagunie, wagusie. Jaki przekaz
z mądrości wyroczni dla wagi. Jaki przekaz mądrości wyroczni dla wagi? Karta numer 21. Zrób porządek. Okej, wagi robią porządki. Pytanie, czy w swoim domu, w swoim sercu, w pracy, w rodzinie, czy w życiu? Gdzie te wagi robią porządki? Chciałabym wiedzieć. Wagunie, karta numer 21 może być dla Was ważny oraz numer 68 też w nadchodzącym miesiącu listopadzie oczywiście. Zrób porządek, Wagusiu. To jest dojście do sedna sprawy. To jest uwolnienie się od jakiegoś ciężaru. To są porządki domowe, uprzątnięcie tego, co już nie jest potrzebne. Przesłanie wyroczni. Moje drogie Wagunie, czy kiedykolwiek czułeś się przygnieciony emocjonalną mazią, że nie mogłeś skupić myśli? Czy możesz być otoczony fizycznym błaganiem również w swoim domu? Masz zbyt dużo pracy? Jesteś przytłoczony? Czas posprzątać dom. Każdy przedmiot nie na swoim miejscu przeszkadza. Każda zachowana uraza, każde porównanie do innych, które prowadzi do poczucia wybrakowania, zajmuje przestrzeń energetyczną. Każdy niezapłacony rachunek powoduje niepotrzebne poczucie przytłoczenia. Teraz nadszedł czas, aby uwolnić się dzięki energicznym porządkom domowym. Po prostu zrób to. Zrób miejsce na cuda, które Cię czekają. Czas oczyścić powietrze. Spójrz na swoje podwórko i powiedz, co masz na myśli. Zmieć stare rzeczy, aby wiosenna bryza pomogła przepłynąć nową energią. To idealny czas, aby zrobić inwentaryzację dynamiki i zobaczyć, co jest Twoje, a co nie. By uporządkować związek, każdy przynosi trochę bagażu. Posortuj to, co przyniosłeś ze sobą i wyrzuć to, co nie jest już potrzebne. Uwolnij się od obciążeń, a Twój związek rozkwitnie. Pomyślność. Proste rzeczy, takie jak przeglądanie poczty, płacenie rachunków, porządkowanie harmonogramu, tworzenie list i organizowanie się, to znaczenie tego symbolu. Jeśli chodzi o Twoją pracę, zaplanuj czas dla siebie. Ta karta to znak, że możesz być przeciążony i przetłoczony. Przecież możesz powiedzieć nie. Odniesiesz większy sukces, jeśli to zrobisz. I przesłanie ochronne dla wagi. Czy może obecnie zbytnio skupiasz się na innych ludziach? Za bardzo starasz się być pomocnym? Czy przejmowanie tego, co należy do innych, sprawia, że czujesz się potrzebny lub pożądany? Być może myślisz, że to Twoje powołanie, aby uwolnić ludzi od ich ciężarów. Ale jaki jest koszt tego dla Ciebie i dla nich? Nie sprzątaj cudzego podwórka. Nie pomagasz innym, uwalniając ich od odpowiedzialności. Nie robisz też sobie żadnej przysługi, a może wręcz to dodatkowy ciężar. Jeśli jesteś kochany za to, kim jesteś, nie musisz być przydatny, by być kochanym. Tak, jesteś kochany za to, kim jesteś. Nie musisz być przydatny, by być kochanym. To prawda, zgadzam się. Zgadzam się i dziękuję Wagusiom, dziękuję Waguniom i zapraszam, moi drodzy Strzelczyki. Nie, co ja mówię? Zapraszam Strzelczyki. Zapraszam Strzelczyki. Jaka karta mądrości wyroczni dla strzelców na listopad 2023? Nowe życie. Karta numer 39. Nowe życie. Nowe życie dla
Strzelczyków, karta numer 39. Ten numer może być dla Was istotny w listopadzie. Lub 109 też. Ewentualnie 1. Moi drodzy, narodziny nowych pomysłów to wzrost możliwości, to powiew świeżego powietrza. Samo życie już odnawia, moi drodzy. Przesłanie wyroczni, kiedy wiosna budzi świat dookoła i w sobie. Odczuć można radość i podekscytowanie. Z dnia na dzień drzewa rozkwitają, ptaki wracają do domu i śpiewają swoją cudowną pieśń, a przyroda niesie ze sobą wspaniałe obietnice. Cuda kuszą nas wszystkich. To jeden z tych momentów w Twoim życiu, kiedy nowe pomysły Cię inspirują, a nowe możliwości dają nadzieję na spełnienie Twoich marzeń. W Twoim świecie wszystko w porządku jest i masz energię, której potrzebujesz, aby poczuć się odnowionym. Pozwól swojemu sercu napełnić się entuzjazmem. Niech Twoje światło świeci, bo to czas szczęścia. Nowa energia wkracza w stare związki, a nowe związki pełne są słodyczy i energii, które można napotkać tylko wtedy, gdy zima ustępuje wiośnie. To czas na łączenie się z innymi i dzielenie się ekscytacją, pasją i sercami pełnymi radości. Ta karta jest bardzo pomyślnym znakiem w odniesieniu do miłości i partnerstwa we wszystkich formach. Masz wielkie i wszelkie powody do optymizmu, ponieważ wszystko wydaje się magicznie układać na swoim miejscu. Nowe możliwości przypominają Ci, że masz dostęp do obfitości. Rozkoszuj się nagrodą, która zaczyna pojawiać się w zaskakujących formach. Bądź ciekawy i wiedz, że Twoje nadzieje i marzenia się spełniają. To tak, jakby nowe życie nagle zasilało Twoje projekty, pracę i kreatywne pomysły, pewną iskierką, która tli się ekscytującym potencjałem. Fortuna uśmiecha się do Ciebie. Przesłanie ochronne dla strzelczyków na listopad. Musisz przyznać się do swojego braku doświadczenia i być niczym delikatny, kwitnący pąk. Wolno Ci przyznać się do niewiedzy. Jesteś na początku drogi i jeszcze nie zrobiłeś pierwszego kroku. Zanurz się w nowości i nie próbuj przyspieszać procesu uczenia się. Nowe życie ma swój własny harmonogram na dojrzewanie. Bądź tu i teraz. Życie Cię kocha. No to strzelczyki dostają nowe życie. Dziękuję strzelczykom. Dziękuję strzelczykom i zapraszam koziorożce. Koziorożce. Jakie przesłanie z mądrości wyroczni dla koziorożca na listopad jest? Jest przesłanie, karta numer 15, wiadomość w butelce. Tak, słynny message in a bottle. Wiadomość w butelce dla koziorożców. Co to za wiadomość dla Was? No okej. Więc numer 15 lub numer 354. Te obydwa numery mogą być dla Was ważne w miesiącu listopadzie. Moje drogie koziorożce. Komunikacja, znak. Moi drodzy, wskazanie drogi do Twojego dobra. Poprzez tą wiadomość w butelce. Przesłanie wyroczni. Duch posyła Ci znaki, kiedy o nie poprosisz. Kiedy wierzysz, że je otrzymasz i kiedy pozwolisz sobie biegle posługiwać się językiem symboli, wyroczni i... Mogą pokazać się Tobie pod postacią przelatującego ptaka, logo na ciężarówce lub piosenki w radiu. Oczekuj potwierdzenia, że obrałeś właściwy kierunek. Nasłuchuj uważnie, bo ktoś może powiedzieć coś, co da Ci odpowiedź na Twoje pytanie. Dzisiaj Twoje przesłanie jest następujące. Duch Cię słucha, a odpowiedź jest pozytywna. Spodziewaj się od kogoś dobrej wiadomości. Może to być list, może to być telefon, e-mail.
Jesteś docelowym odbiorcą tej wiadomości, więc bądź otwarty na to, czego się dowiesz. Przyniesie to pozytywny efekt. Wszystko na to wskazuje. Jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów i pasji. Wpasowujesz się w swoje przeznaczenie, a duch chce, abyś wiedział, że obrałeś właściwą ścieżkę. Oczekuj telefonu, nowej okazji lub wiadomości od starego przyjaciela albo kontaktu biznesowego, który przybliży cię do twoich marzeń i największych pragnień. Duch cię słucha. Przesłanie ochronne dla koziorożca na listopad. Czy odmawiasz rozpoznawania znaków, ponieważ chcesz, aby wszystko było po twojej myśli? Sygnały ostrzegawcze nie są ładnymi melodyjkami, które można z przyjemnością słuchać. Ostrzegają cię z jakiegoś konkretnego powodu. Jeśli coś ci nie pasuje, to w krzakach mogą kryć się kłopoty. Nie ignoruj tych sygnałów. Duchowi zawsze zależy na tym, na twoim interesie i zwraca twoją uwagę na to, czego nie dostrzegasz. To ważne. Dziękuję koziorożcom, moim kochanym, najdroższym robaczkom. A zapraszam teraz wodniki. Wodniki. Czy ja zapraszam wodniki? Tak, po koziorożcach są wodniki, prawda? Zgadzacie się z tym? Czekajcie chwilę, bo spadły mi karty. Okej, udało się wszystko zebrać. Dobra. Wodniki. Okej, chwilę. Jeszcze. Nie tak szybko. Wodniki i wodniczki, moje drogie. Wodniki i wodniczki. Jaka karta z mądrości wyroczni? Jakie przesłanie dla wodnika na listopad 2023 rok? Cóż tam wypadło? Karta numer 27. Wymienianie się prezentami. Karta numer 27. Karta numer 27. Ten numer 27 może być dla Was istotny. Strona 81. Numer 81 i 27 mogą być dla Was istotne. Wymienianie się prezentami. Prawo dawania i otrzymywania to waluta, to wymiana, to analiza kosztów i ustalanie wartości. A moi drodzy, wkraczacie przesłanie wyroczni. Wkraczasz w produktywny i wzbogacający czas, w którym oferowane są Ci wszelkiego rodzaju możliwości. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby je wykorzystać. Jednak, aby je uhonorować, musisz poświęcić czas, wymienić swoje doświadczenie i umiejętności oraz poświęcić serce i duszę temu, do czego dążysz. Dasz radę. Masz to, czego potrzeba, aby odnieść sukces, jeśli tylko pogodzisz się z prawem dawania i otrzymywania. Musisz zaangażować się w taniec dawania i brania, pchania i ciągnięcia, robienia i bycia. Jeśli pozwolisz, aby lęk kierował twoimi wyborami, możesz się wypalić lub stworzyć nierównowagę. To nie jest czas, by tylko robić. Mądrze obracaj swoją walutą i pamiętaj o wartości, jaką inni wnoszą do twojego życia. Miłość to wymiana życiowej energii między dwiema istotami. Rośnie wykładniczo, gdy tylko jest odwzajemniana. Musisz dawać oraz otrzymywać, aby miłość zakwitła i dostatek przepływał między wami.
Duch chce, abyś zaczął przyjmować wszystkie błogosławieństwa, które na Ciebie czekają, a także ofiarowywał w zamian ten sam dar. Otwórz swoje serce i pozwól mu się napełnić. Wpuść miłość i pozwól jej wypłynąć z Ciebie. Miłość jest dziś naprawdę Twoja. Cała Twoja ciężka praca i wysiłki, Twoje zaangażowanie w naukę, tworzenie i mądre spędzanie czasu zwracają się w sposób, którego być może nie oczekiwałeś. Dary samego siebie, Twój czas, Twoje pomysły i energia Twoich intencji są odwzajemniane przez Wszechświat, który wysyła Ci znaki i sygnały, dopasowując synchronicznie spotkania i możliwości, aby przynieść Ci sukces i nie tylko. Wszystko jest wymianą, rób to, co robisz. Dobra wola wraca 10-krotnie. Przesłanie ochronne dla wodników na listopad. Uważaj, o co się modlisz, ponieważ możesz to dostać, a potem zdasz sobie sprawę, że nie chcesz zapłacić za to tak wysokiej ceny. Możesz znaleźć się w sytuacji, której zawsze pragnąłeś, ale wiedz, że będziesz musiał odejść, a nawet ponieść porażkę, ponieważ nie możesz lub nie będziesz mógł uregulować rachunku. Jeśli chcesz być sławnym muzykiem, musisz codziennie ćwiczyć swoje rzemiosło. Jeśli chcesz zostać milionerem, musisz być odpowiedzialny za zarządzanie pieniędzmi i płacenie podatków. Nawet uśmiech losu ma swoją cenę. Nie przejmuj się jednak, ponieważ duch pomoże Ci osiągnąć równowagę w odpowiednim czasie. Następna wiadomość karty to to, że bycie tylko darczyńcą, a nie odbiorcą, przejawia się w wielu relacjach w Twoim życiu, w których przyjmujesz rolę ofiary, uzależniasz od drugiej osoby lub mylnie wierzysz, że masz kontrolę. Inni mogą Cię popychać do dalszych prób udowadniania własnej wartości. Czas, by zdystansować się od tego braku równowagi. Świadomość potrzeby dawania i brania jest pierwszym krokiem do Twojego prawdziwego przeznaczenia. Wszystko jest w porządku i będzie teraz tylko coraz lepiej. Nie tylko możesz sobie z tym poradzić, ale dzięki temu możesz się rozwijać. Prawo dawania i brania, prawo wymiany to czas wymieniania się prezentami. To był wodnik. Dziękuję wodnikom i zapraszam rybki. Jakie przesłanie z mądrości wyroczni dla rybek na miesiąc listopad 2023? Rybki. Mamy kartę numer 12. Wiatr przynosi zmiany. Wiatr przynosi zmiany. Numer 12 może być dla Was ważny, ewentualnie numer 47 albo jeden i drugi. Te numery mogą być dla Was istotne w listopadzie. Poczucie, no właśnie, tej zmiany w postaci wiatru, zainicjowana została niewidzialna zmiana. Przygotowanie do burzy, świadomość, że Twoje plany nie mają solidnego fundamentu. Poczucie zachodzącej zmiany, niepewność, w jakim kierunku zawieje wiatr. Przesłanie wyroczni. W ludzkiej naturze leży pragnienie stabilności i opieranie się zmianom. Potrzeba, aby świat pozostał przewidywalny i spójny, jak pasa u zebry. Jednak nic w ludzkim doświadczeniu nie jest czarno-białe i nic nie pozostanie statyczne. Jedyną rzeczą gwarantowaną jest zmiana. Nadszedł czas transformacji, ponieważ zewnętrzne warunki chwilowo tracą połączenie z Twoimi pragnieniami i oczekiwaniami. Utrzymaj kurs i pamiętaj, że nawet burze oczyszczają powietrze, rozrzucają nasiona i odżywiają glebę. Życie wkrótce stanie się bardziej interesujące. Wyczekuj tego, co nadchodzi wraz ze zmiennymi wiatrami. Magia tkwi w nieznanym. Związki przechodzą przez okresy, w których partnerzy wydają się niesynchronizowani z sobą, a burzliwe emocje i nastroje grożą zniszczeniem statku. Być może ktoś zmienił zdanie i postanowił odejść? Te wzburzone morza oferują możliwości wzajemnego rozwoju, sposób na lepsze zrozumienie własnego serca i poznanie tego, czego potrzebujesz, aby być naprawdę szczęśliwym. Bądź pewny, że z tego, co obecnie się dzieje, narodzi się coś dobrego.
Znajdź tymczasowe schronienie i odsuń się od problemów. Powietrze się oczyści i wszystko będzie znów świeże i nowe. To też przeminie. Kiedy starasz się stworzyć dostatnie życie, możesz napotkać nieoczekiwane przeszkody, które skłonią cię do zmiany kierunku. To dobrze, że ma się, nie ma się czego obawiać. Być może okazja, której szukałeś, trafia do kogoś innego. Być może goniłeś za czymś, co okazało się nie być dla ciebie dobre. Może nie być w 100% pewny tego, dokąd musisz się udać, ale wiesz, że sprawy nie idą zgodnie z planem. Okoliczności nie są w tej chwili pod kontrolą. Przeczekaj to. Wszystko będzie dobrze, a właściwie nawet lepiej. Uwierz w to. I przesłanie ochronne dla rybek na listopad. W Twoim życiu pojawiają się rzeczy, nad którymi nie będziesz mieć kontroli. Nie walcz z nimi. Zmiana jest nieunikniona i wyjdzie Ci na dobre. Nawet jeśli ta burza zdmuchnie konstrukcje, na których Twoim zdaniem zbudowałeś swoje marzenia, wszystko ułoży się tak, jak powinno. Będziesz mieć nowe spojrzenie i siłę, aby zrobić coś jeszcze lepszego. Duch jest Twoim sprzymierzeńcem. Tak, rybeczki, rybeńki, dziękuję Wam, kochane rybki. Dziękuję rybeńkom i zapraszam baranki. Jakie przesłanie z kart mądrości wyroczni dla baranków na listopad 2023 roku? Jakie przesłanie dla baranków z kart wyroczni? Wypadły nam, za dużo kart nam wypadło. Jakie przesłanie dla baranków na nadchodzący miesiąc listopad? Współtworzenie. Karta numer 40. Współtworzenie. Karta numer 40. Ten numer może być dla Was ważny, albo numer 111, ewentualnie trójka i siódemka. Kreatywność, sztuka i inspiracja, urzeczywistnienie, manifestacja. Przesłanie wyroczni. Możesz nie uważać się za osobę kreatywną, ale w rzeczywistości tworzysz swoją rzeczywistość w każdej chwili, każdego dnia poprzez swoje myśli, uczucia, przekonania, intencje i działania. Jednak musisz wziąć pod uwagę, że robisz to w partnerstwie z duchem, świadomością, Bogiem, jakkolwiek nazywasz swoją siłę wyższą. Jesteś iskrą tej inteligencji, która działa przez Ciebie, popychając Cię natchnionymi myślami i intuicyjnymi wskazówkami. Jesteś pędzlem, który współtworzy piękny, niepowtarzalny obraz własnej indywidualności połączonej z uniwersalnym duchem. Jesteś produktem boskiej inspiracji, a teraz jesteś w zgodzie z nią, aby tworzyć cuda. Kiedy postrzegasz swoje życie jako sztukę i wiesz, że je współtworzysz, rezultatem jest tylko piękno i wdzięk. Przygotuj się na miłą niespodziankę. Połączone serca służą inspiracji, otwierając się na nowe idee, na które sam nigdy byś nie wpadł. Patrzysz w lustro podtrzymywane przez to doświadczenie i widzisz siebie w nieoczekiwany sposób. Kim jest ta niezwykła istota, która na ciebie patrzy? Będziesz tak szczęśliwy, że zachowałeś otwarte serce. Twoja miłość jest teraz wyjątkowym dziełem sztuki, ucieleśnieniem piękna. Gdy otrzymasz tę wiadomość, przebłyski inspiracji dadzą początek wielkiemu sukcesowi. Jesteś teraz najbardziej kreatywny i w cokolwiek się zaangażujesz, doprowadzi to do spełnienia Twoich marzeń. Pamiętaj, że wszystkie Twoje pomysły pochodzą z wyższego źródła. Tworzysz swoją rzeczywistość we współpracy z duchem. Potencjał twórczy jest teraz nieograniczony. Rozkoszuj się jego ogromem. Przesłanie ochronne dla baranów na miesiąc listopad. Zbyt mocno próbujesz stworzyć wszystko, czego pragniesz, bez opiekuńczej, witalnej siły ducha. Być może jesteś w twórczym kryzysie, cierpisz z powodu braku inwencji twórczej, stojąc przed zadaniem, ale nie możesz zdecydować się na swój pierwszy krok, więc po prostu unikasz robienia czegokolwiek. Czy słowo przytłoczony odnosi się teraz do ciebie?
Jak myślisz, dlaczego to wszystko Ci się przydarza? Inspiracja oznacza zaangażowanie boskiego przewodnictwa. Musisz skorzystać z pomocy ducha, a nie liczyć tylko na siebie. Poproś ducha o inspirację. Dwa umysły są lepsze niż jeden, więc współtwórz ze swoim boskim partnerem. Przywróć swoje partnerstwo z duchem. Inspiracja popłynie przez ciebie, gdy tylko zejdziesz z dotychczasowej drogi. Dziękuję, baranku. I zapraszam, bliźnięta. Jakie przesłanie z mądrości wyroczni dla bliźniąt? Jakie przesłanie z mądrości wyroczni dla bliźniąt? Na listopad, oczywiście na listopad. Wypadło bardzo dużo kart. Listopad, bliźnięta. Regeneracja. Regeneracja, karta numer 46. Ten numer 46 może być dla Was istotny w miesiącu listopadzie, albo numer 125. Regeneracja, odrodzenie, druga szansa i nowe okazje. Teraz masz drugą szansę. Jakiekolwiek okazje, które uważałeś za martwe, teraz powracają w bardziej autentycznej, silniejszej formie. Cokolwiek mogłeś postrzegać jako porażkę lub stratę, jest teraz zastępowane przez coś lepszego i potężniejszego. To odrodzenie jest pewne. Wkrocz w swoje nowe życie. Przeznaczenie wypełnia się w cudowny sposób. Świat opiera się na więziach i relacjach, bez względu na to, jaka strata miała miejsce w przeszłości lub nawet teraz. Śmierć i zakończenie są tylko iluzją. Jest życie po śmierci, miłość po stracie i w tym momencie promieniujesz regenerującą energią siły życiowej. Skulptura sprawia, że nie możesz się oprzeć miłości we wszystkich jej formach. Nadchodzi czas, kiedy zobaczysz dowody na pojawienie się czegoś nowego. Czujesz to? Miłość wznosi się, by Cię powitać. Co dzieje się, gdy wydaje się, że coś Ci się nie udało? Czy dostrzegasz piękno w tej lekcji? Zrozumienie, które rodzi się z trudności i jakim jest ziarno, które przez pewien czas jest uśpione. Następnie, kiedy już wykiełkuje w Twojej podświadomości, przebija się do Twojej świadomości. Staje się oczywiste, że jesteś teraz nową osobą i przed Tobą nowy początek. Pojawiła się mocniejsza wersja i forma tego, co zacząłeś sadzić w ogrodzie swojej wyobraźni. Jesteś gotowy na sukces, pojawiają się nowe możliwości, znacznie lepsze niż te, które pojawiały się wcześniej. To jak dary od bogów. Teraz jest jeden z tych momentów, w których z pozornej straty i porażki przychodzi niezwykła obfitość. Nie rozpamiętuj przeszłości, ponieważ naprawdę doświadczasz odrodzenia. Przesłanie ochronne dla bliźniąt na miesiąc listopad. Zakończenia przybierają różne formy, a teraz nadszedł czas, aby przestać trzymać się tego, co musi umrzeć, aby coś lepszego mogło zająć jego miejsce. Cykle natury obejmują choroby, rozkład, śmierć i regenerację. Niech umrze wszystko, co nie działa w Twoim życiu. Nie bój się stawić czoła faktom. Nie ma potrzeby ani walczyć, ani smucić się. Niezależnie od zapytania, odpuść. Niedługo się odrodzisz. Tak, moje drogie bliźnięta. Dziękuję bliźniętom i zapraszam raczki. Jakie przesłanie z mądrości wyroczni dla raków? Jakie przesłanie z mądrości wyroczni dla raków? Padła nam karta. Obserwator. Obserwator. Karta numer 49. Ten numer może być dla Was ważny oraz numer 131 też może być dla Was istotny w listopadzie, drogie raczki. Raczulisie. Perspektywa, obiektywność, neutralna obserwacja z daleka. Przesłanie wyroczni. Większość ludzi patrzy na świat przez własne okulary.
Ściśle identyfikując się ze swoimi uczuciami i doświadczeniami, tak bardzo, że zaczynają wierzyć, że to jedyna rzeczywistość. Są chwile, kiedy potrzebujesz dystansu, aby zyskać perspektywę i zrozumieć swoje okoliczności z bardziej neutralnego punktu widzenia. Teraz jest jeden z takich momentów w Twoim życiu. To idealna pora, aby zacząć odkrywać. Zamiast rozważać tylko siebie, zastanów się, co musisz zrozumieć o warunkach, ludziach, kulturze i środowisku, z którymi jesteś teraz w kontakcie. Da Ci to wielką radość. Iluminacja jest cudem, którego szukasz i rzeczywiście znajdziesz. Czasami po prostu nie widzisz lasu przez drzewa stojące na Twojej drodze. Uczucia mogą się pomieszać. I często słyszysz jedną rzecz, a ktoś mówi coś innego. Może być to echo nierozwiązanych przejść z przeszłości, które unosi się nad Twoją rozmową. Poświęć trochę czasu, zanim zareagujesz. Prawdopodobnie druga osoba nie ma pojęcia, jak jej słowa wpłynęły na Ciebie. Cofnij się o kilka kroków i wyjaśnij sytuację. Zachowaj wiarę w spokój, związek i ufaj, że możecie się dogadać. Wejdź teraz na wyższy poziom i pielęgnuj ciekawość tego, co obserwujesz u siebie, u innych i w krajobrazie. Zauważysz, że sprawy poprawią się znacznie szybciej niż myślisz. To dobry czas, by zdystansować się od tego, co robisz i spojrzeć na swoją pracę i projekty z innej perspektywy. Sztuką jest połączyć się z istotą swoich celów i inspiracji i aspiracji, jednocześnie pozwalając, aby forma i czas były dyktowane przez ducha. Możesz być zbyt osobiście przywiązany do wyniku i nie być w stanie dostrzec cudu, ponieważ nie potoczy się on dokładnie tak, jak planowałeś. Zaufaj duchowi. Idealna wersja Twojego dostatku jest tuż przed Tobą. Zachowaj neutralność i ciekawość i obserwuj, jak cud się rozwija. Przesłanie ochronne dla raków na listopad. Czy myślałeś czasem, że wybory życiowe zakrywają Ci oczy niczym maska i nie możesz wyjrzeć poza siebie? Świat jest wielki, istnieje mnóstwo potencjalnych rzeczywistości, których nie jesteś w stanie obecnie dostrzec. Trochę utknąłeś? Czas zasięgnąć porady od kogoś, komu ufasz. Kogoś, kto ma lepsze spojrzenie na Twoją sytuację. Teraz, zanim ruszysz do przodu, potrzebne są inne punkty widzenia. Głowa do góry, czeka na Ciebie piękny widok. Potrzeba Ci tylko niewielka pomoc, aby wyjrzeć ponad swoje ja. Tak, dziękuję raczkom, raczulisiom. Dziękuję raczusiom i zapraszam lwy. Lwy. Jakie przesłanie z mądrości wyroczni dla lwów na miesiąc listopad? Jakie przesłanie z mądrości wyroczni dla lwów na miesiąc listopad? Najpierw wypadła pierwsza ta karta. Tu i teraz, karta numer 32. Tu i teraz. Okej. Teraz. O, dobrze, 32. Ten numer może być dla Was ważny w listopadzie oraz numer 93. Też może być ważny. Bycie w pełni obecnym w danym momencie i życie dniem dzisiejszym. To tu i teraz. Przesłanie wyroczni. Wszystko dzieje się teraz, w teraźniejszości. Liczy się tylko ten moment. Jeśli odrzucisz potrzebę spoglądania w przyszłość lub rozmyślania nad przeszłością, to będziesz w stanie stawić czoła nowemu wyzwaniu. Każdemu wyzwaniu. Bądź obecny i zwracaj uwagę na to, co się teraz dzieje. Ta chwila to ma potencjał do tworzenia cudów w Twoim życiu. Łatwo jest tęsknić za romansem i przyjaźnią, której być może w tej chwili Ci brakuje. Bardziej romantycznej, zabawnej, bardziej niezawodnej, bardziej namiętnej. Stare, dobre czasy minęły i nadszedł nowy dzień. Niech Twoje serce zaufa, że posiadasz wszystko, czego teraz potrzebujesz, niezależnie od tego, czy masz związek, którego pragniesz, czy nie. Jutro jest poza Twoim zasięgiem. Wczoraj nie może wrócić. Teraz jest wszystkim, co jest dla Ciebie dostępne. Bądź obecny i uświadom sobie, że w tej chwili, kiedy pielęgnujesz i aprobujesz swoje piękne ja, jesteś magnesem na miłość. Duch jest teraz szalenie w Tobie zakochany. Wiedziałeś o tym? Zwróć się do Ducha, aby poczuć radość miłości tu i teraz.
To, nad czym pracujesz, jest złotem, a Twoje wysiłki pozostawią wspaniałą spuściznę. Skoncentruj się nie na osiągnięciu celów w odległej przyszłości, ale na spełnieniu marzenia teraz i pragnieniu osiągnięcia wyniku. Pojawi się w świecie materialnym jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Odbierz swój dobrobyt już teraz. Istota jest ważniejsza niż forma. Kiedy zanurzysz się w pozytywnych myślach, automatycznie dostroisz się do poczucia bezczasowości i nieograniczonego potencjału. Możesz zachowywać się, jakby nic się nie stało, pomimo tymczasowych warunków zewnętrznych. Obecnie nie możesz narzekać na niedostatek. To, co teraz myślisz, staje się rzeczywistością. Bądź obecny. I przesłanie ochronne dla raków na miesiąc listopad. Ilekroć Twój umysł dryfuje w przeszłość, zastanawiając się, czy mogło być lub powinno być lepiej, lub gdy tęsknisz za starymi, dobrymi czasami, tracisz moc. Tak samo dotyczy patrzenia zbyt daleko w przyszłość i nadziei, że przyszłość da Ci pewność. Kierując się ambicją, możesz zbyt długo błąkać się w miejscu pozbawionym znaczenia i zapomnieć, że jesteś tutaj dzisiaj. Przeszłość i przyszłość to złudzenia. Zawsze, gdy opuszczasz chwilę obecną, odłączasz się od swojej wrodzonej mocy. Ani przeszłość, ani przyszłość nie dadzą Ci tego, czego potrzebujesz. Liczy się tylko tu i teraz. Wróć z tych wieczności i bądź tutaj. Wszystko będzie dobrze, a cuda pojawią się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w idealnym czasie. No właśnie. Tu i teraz. Dziękuję lwom. Dziękuję lwom i zapraszam panny. Panny, co dla osób spod znaku panny? Jakie przesłanie z mądrości wyroczni na miesiąc listopad? Jakie przesłanie dla panny z mądrości wyroczni na miesiąc listopad? Panny. Mamy to. Siła wyższa. Karta numer 4. Karta numer 4. Siła wyższa. Czwórka może być ważna w nadchodzącym tygodniu, w nadchodzącym miesiącu. W nadchodzącym miesiącu czwóreczka w miesiącu listopadzie może być ważna. Ewentualnie jeszcze liczba 28 lub 1 i 5. Świadomy kontakt z siłą wyższą, obecność boskości, dostrzeganie energii, źródła we wszystkich rzeczach, zobowiązanie do współpracy z duchem. Przesłanie wyroczni. Ta karta przypomina Ci, że jesteś kimś więcej niż tylko osobą, która stara się iść naprzód i osiągnąć coś dla siebie i innych. Masz nieśmiertelną duszę i jesteś obdarzony ludzkim życiem, poprzez które siła wyższa może się wyrazić. Teraz musisz być świadomy swojej więzi z duchem i pielęgnować ją poprzez modlitwę i medytację. Zadaj pytanie, co jest największym dobrem dla wszystkich, jak mogę służyć. Następnie zejdź z własnej drogi i zaufaj, że istnieje plan na Twoje życie. Cudowniejszy niż możesz sobie wyobrazić, jesteś zawsze chroniony i kierowany boskością. Nadszedł czas, aby zwrócić uwagę na to, ile wysiłku wkładasz w swoją relację z siłą wyższą, zwaną Bogiem, boginią, duchem lub jakimkolwiek innym świętym imieniem. Uznaj, że Twoje partnerstwo z duchem jest Twoim priorytetem. Pojawienie się tej karty wskazuje również, że istnieje głęboka duchowa więź między Tobą a inną osobą, która jest niezbędna do Twojego rozwoju. Dbaj o swoje duchowe więzi i pozostań świadomy swojej prawdziwej natury. Czasami Twoja praca po prostu przepływa przez Ciebie. Pomysły napływają szybko, a inspiracja wypływa ze źródła, do którego nawet nie wiedziałeś, że masz dostęp. Kiedy zawierasz umowy, rozpoczynasz projekty i negocjujesz z duchem jako Twoim partnerem, zawsze odniesiesz sukces. Pozwól, by siła wyższa Cię prowadziła. Synchroniczność i intuicyjne podpowiedzi, które odczuwasz, pomogą Ci zobaczyć, w którą stronę iść, dając Ci pewność, że to właściwy kierunek. Nie zapomnij doceniać tego, co na to zasługuje. Nie odniósłbyś sukcesu bez pomocy ducha. Pokora będzie Ci dobrze służyć, gdy ten symbol się pojawi. I przesłanie ochronne dla osób spod znaku panny na listopad.
Teraz jest czas, aby zbadać, czemu poświęcasz energię i uwagę. Jeśli masz obsesję, żeby zawsze mieć rację, rozpamiętujesz stare urazy lub niespełnione oczekiwania, koncentrujesz się na innych ludziach, miejscach lub rzeczach, to one będą Twoim źródłem tworzenia. Ale Ty przecież pragniesz, aby to duch był Twoim źródłem. Głowa do góry, ponieważ Twoja siła wyższa nigdy Cię nie opuści i zawsze czeka, aż przypomnisz sobie święte partnerstwo, które z nią tworzysz. Odwrócisz się inaczej. Odwróć się od innych źródeł mocy, które Ci nie służą. Nie ma większego źródła niż duch. Zawsze możesz odwrócić swoje problemy i zaufać, że zostaną rozwiązane. Jesteś w dobrych rękach. Dziękuję Wam, kochani. I do następnego razu. Buziaki. Pa, pa.